Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to serdecznie zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Znajdujemy się tutaj przy jednym z tych krzyży, który żeśmy widzieli tutaj wcześniej na tej mapce. Ej, spójrz na to. No. Mniej więcej tam. Nie ma tam żadnej ścieżki. Przejdźmy inną drogą. W porządku. No, ścieżki nie ma. Ale jak tutaj się tam dostać, to jest teraz pytanie. Żadnej liny tam nie możemy zarzucić, bo i nie ma jak. Nic, może jakoś tędy. O, chyba widzę już. Chyba widzę, jak tutaj są te takie półki skalne, którymi może byśmy się udało. O, właśnie, o to mi chodziło. No, to już powinno jakoś pójść. Jezu. Coś tam gdzieś słychać? O! Mówiłem, że coś słyszę. Się do Rafa. Wiem. Za długo byłeś w południowym Sudanie. W przeciwieństwie do was jestem stało cieplny. Chciałem przeskoczyć tutaj na ten element skalny, który jest, ale dobra, teraz chyba jest dobry moment. Dobra. Trochę się rozbujajmy i tu wskoczymy. O. Tu jest duża trawa. Dobra. Co do... No nie miał mnie nie zauważyć przecież. No co jest? Dobra. Gdzie oni we mnie walą? Skąd? Kurczę, nie mogę się połapać. Dobra. Dobra. Przeładujmy. Wiem, że nieźle. Miejmy nadzieję, że to już koniec. Aha, czyli pełny już mamy magazynek, to więcej nic nie... Nie zwojujemy tutaj. Niestabilne. Kto używa dynamitu do wykopalisk? Najemnicy. Myślałem, że Rafe ma rozum.
A no właśnie. Troszeczkę zgłośnie. Dobra. O, tutaj jest przejście jakieś. Ej, Sam, pomóż mi z tym. Ej, słuchaj, a co jeżeli tylko to wciąż podtrzymuje tunel? To przeproszę. Dobra. No, wiele to da. Spadnie im to wszystko na dyńki. I będą mieli. No widzisz? Zrobione. Choć raz. Proste. Patrzę, czy tu nie ma żadnych skarbów, ale chyba nie ma. Chodź tędy. Którędy? A, tam trzeba skoczyć w ostatnim momencie. No, słabo to widzę. Udało się, dobra. A tutaj jak? Tam są. Myślę, że wytrzyma. Spróbujemy, zaraz się dowiemy. Udało się. O kurczę, patrzcie. Tutaj trzeba ostrożnie, okej? Nieźle. Patrz tam. Stare pirackie statki. No, zgodnie z planem. Doskonale. No. Próbujmy. A! Uff. Pamiętasz? Szczególna ostrożność. Dzięki. Okej. Uff. Tak. Zobaczmy notatkę. Koło wodne wytwarzające energię. System wind. Zatopiony okręt. Zatopiony celowo. Przetransportowali skarb tutaj i zatopili statki, żeby ukryć wejście? A może ścieżka piratów? Jak myślicie? Dobra, schowajmy. I idźmy dalej. Co tu my mamy? Jakieś rupiecie. Skarbów ani śladu. Super. Zaraz wejdziemy do jaskini. Jaskini? Tak, możemy stracić zasięg. Nie martw się. Dobrze. Zostawię dla was obiad. Dobra. Do usłyszenia. Tam byliśmy po tamtej stronie. Udało się. Okrężną drogą. Zobaczmy, co zostawił Avery. Oj tak. Te dupki z Shoreline siedzą zaraz obok tej jaskini. A, i tak chyba jesteśmy tu pierwsi. Oj, woda! Teraz będę miał całe buty mokre. Sople zwisające z półek skalnych. Czy to są stalaktyty, czy stalagmity? Bo ja nigdy nie wiem, powiem wam szczerze. Przejdziemy tędy? Dobra, tędy. Ech, dobrze, że zjadłem małe śniadanie. A no właśnie. Posągi świętego Dyzmy są. Rzeźbione schody? Są. Nathan, jestem pewny, że jesteśmy w jaskini piratów. No. No, spróbujmy te drzwi otworzyć. Chodź, spójrz tu. Ślisko.
Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. Co? A jak to pułapka? No już, bez przesady. Czego ty się boisz? A że stracę rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. No tak, hak. Dobre teksty mają. Próbuję. Poważnie? Proszę, proszę. Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Eivery chyba był lepszym piratem niż poetą. To nie jego. To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Thomas Tew. To nie może być on, to jego pieczęć, ale on zginął na morzu, poszukując skarbów. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Dobre pytanie. Ci, którzy zasłużą... Kim według ciebie są ci goście? Tymi, którzy zawiedli chyba. Avery albo Thomas Tew próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Racja. No dobrze. Dziwne to wszystko. Jakby jakieś... Dzieci, anioły, diabły, nie wiem. Tu jakaś klatka z kimś. Chyba tędy trzeba. O, jest most. Ten most wygląda tak jak pozostałe. I tak długo wytrzymał. Słynne ostatnie słowa. Ono właśnie. Dobra, trzyma się, chodź. Chyba tutaj mamy. Zbudowano ich zgodnie z kodeksem. Mylisz się. Wodospad. To piracki kodeks. No tak. W ostatnich zjazdach wciąż mam żwir w butach. Myślałem, że gdzie indziej. Okej. No właśnie. Opracowane do perfekcji. Tu zbudował to miejsce z Averym? Nie rozumiem. No, ja też nie. Skoro Avery chciał ukryć skarb, to po co mu inny pirat? Może uważał go za członka załogi? Może wysłał mu jeden z krzyży świętego Dyzmy? Ta, a Tew mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie kracz. A niedługo i tak się dowiemy. Myślałem, że może coś tam się kryje, ale nie. No, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. No właśnie. Słoneczko ładnie świeci. A zdziebko wyszukane, co nie? Można tak powiedzieć. Kolejny przełącznik. Ostry. Dobra, to ja tylko...
Wyjmę rękę. Jezu. To chyba nieco złożony test albo próba? Tak. Ale on chyba go nie zdał. No to się przyłóżmy. Widzę coś tam na samym dole. To wiadro. Aha. Tylko co z tym wiadrem dalej? Coś trzeba do niego nalać. Może wody? Tam jest woda. Nie no, jak... A nie, można! Już myślałem, że nie. Dobra, podaj mi je. Włożę je do tego okrągłego czegoś. No. Zobaczmy, co robią te koła. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. Ale ja jeszcze nie. Z trzema krzyżami? Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego Gestasa. Słyszałem, że biały krzyż należy do Dyzmy. A czarny do Gestasa. Czyli Dyzma jest po lewej, Jezus jest w środku, natomiast Gestas jest po prawej. Aha, w ten sposób. No dobrze, spróbujmy zatem ustawić to. Był po lewej stronie Jezusa? Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? Z przodu chyba. Tak, był po jego lewej. Okej, tak zrobiłem. Czyli musi być chyba w tym oświetlonym polu. Z tego, co się domyślam. Teraz tak. To musimy teraz zrobić... Chyba tutaj. I już. To musi być to. Sprawdźmy to. Tak? Naciśniesz przełącznik? O, nie, nie, nie chciałbym cię pozbawiać tej przyjemności. Jasne. Ta. Na pewno. Próbujemy. Miał być sprawdzian, to co takiego niby sprawdzał? Napełnianie wiader? Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. No to lecimy dalej. Patrz pod nogi. Ja cię kręcę. O. Spójrz na to miejsce. No, chyba jesteśmy pod katedrą. Myślisz, że Rafe i Nadine wiedzą, co się pod nimi kryje? Kilka materiałów wybuchowych i w końcu się dowiedzą.
A no właśnie. Żeby tutaj nas tylko w powietrze nie wysadzili. Bo byłoby niefajnie. Tędy nie przejdziemy raczej. O! Jesteśmy na miejscu, to coś mi się na głowę leje. Patrzcie. Woda. Musimy pewnie przejść do tego mostu. Dobra, poszukajmy drogi na górę. Chyba już tą drogę znalazłem. Podejdź tutaj, mogę cię podsadzić. A no właśnie. Tylko ona jest urwana, ta drabina linowa. Więc co, on wejdzie, a ja? Co? Okej. Mam tu coś dla ciebie. Co? Użyj tego, żeby sięgnąć do wyżłobień w ścianie. Masz rację. Przeskoczył, kurczę? No, próbujemy. Zatem... Jestem na górze. Tędy? Za mną! Chyba tędy. Oj, coś mi nie wyszło. Jeszcze raz. Tu bym chciał się dostać do tej flęki, ale chyba nie da rady, bo ten słupek nam przeszkadza. Nie ułatwiają nam sprawy, nie? No dokładnie. A, pewnie było łatwiej, gdy mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Sprawdźmy, co tam jest. Uważaj na niski sufit, pochyl... Auć! Tak, pochyl swój... A no właśnie. Niech to szlak. Tędy. Widzę tam światło. O, jakiś grobowiec. Katakumby. A, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. No. No, czyli tędy. O! Dobra, czekaj. Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine. Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest.
Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie, a co? Nie za wiele się tam ostało po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić z dynamitem. Są jak banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w 2 dni niż my w 2 miesiące. No wiesz... Raczej nie zbadam sterty gruzu. Okej. Okej. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie, chrzań. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. Hej. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. Albo zaczną się miziać. Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rafem, że chce cię zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. No dobra, czyli co? Lecimy dalej. Tutaj widzę kolejny. O jakim przyległym miejscu mówili? Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. Tu ta woda nam leci. Tu kolejne katakumby. O, coś tam jest. No, się nie przejmuj. Zbadajmy zatem. Cynowe pudełko. No. Takie coś. No tutaj to prosto. Tylko co dalej? Trochę za wysoko, żeby wskoczyć. Chyba, że masz trampolinę. Zostawiłem w ogródku. A niech to. Zaraz, naprawdę masz trampolinę? Chciałbym. Dwa.
Tutaj coś jest. O, zobaczmy. Półki skalne, po których moglibyśmy przejść. No właśnie, ale jak... Jak się tam dostać, kurczę, jak tu jest mur? Teraz czekajcie, czy w środku... Ja dobrze widzę, czy w środku jest przerwa jakaś? Nie wiem, czy ja to dobrze widzę, no ale zaraz się przekonamy. Spróbujmy. Tak. O, no to już... Dalej wiadomo, jak to zrobić. Troszeczkę musimy tutaj w dół pojechać. Na tej linii, ile tam się da. I się rozhuśtać nieco. Tak, żeby... O, właśnie, o to chodziło. Taki był zamiar. No i teraz co? Tędy? Chyba tędy. Czekaj. O, proszę, proszę. No to co, skrzynię raz. Dziękuję szanownemu panu. I co, tą skrzynią tutaj jak dojedziemy, to co, będziemy mogli wyjść? Nie wiem, czy to się uda, no ale może. O, udało się. Czyli pomysł był dobry. No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzów. Ej, braciszku, chyba właśnie stamtąd przyszliśmy. No tak, tak. Ale tak se zerknąłem. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Budowa musiała trwać wiele lat. Doskonale ukryli te 400 milionów. No. Oj, co ja robię? Zamiast pójść, to ja próbuję skakać. Nie jest to dobry pomysł. O, tutaj możemy coś... Skrzynia? O, skrzynię zaczepić. Raz, dwa i trzy! Tak? I co ja tutaj mam dalej niby zrobić? Wow! W górę? Chyba w górę. Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Jestem. To co dalej? Pracuję nad tym. Tu nic nie ma ciekawego. Przynajmniej nie widać. W jakiejś drzwi? Nie, to nie drzwi. Ławeczka, jakby ktoś chciał posiedzieć, odpocząć? Tam jakbyśmy jakoś... No co tu możemy zrobić? Możemy to jeszcze przesunąć. Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Dobra. Chyba tam to trzeba przesunąć do końca i dopiero wtedy... Tylko czy to coś da? Teraz nic znowuż nie ma opcji, żeby zawiesić. A nie, teraz się pojawiła opcja, już z powrotem. Z tej strony. Nic, opuśćmy się maksymalnie nisko i spróbujmy się tutaj jakoś rozbujać na prawo i na lewo. No niestety. Gdzie nas przeniosło? Tu nas przeniosło. Raz, dwa i trzy.
Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Dobra. No i tyle. Teraz spróbujmy zaczepić linę z tej strony. No i udało się. Komu potrzebne są mosty? Nie wiem, ja bym się nie obraził. No cóż, tędy nie przejdziemy. To co zrobimy? Jak nie tędy, to tędy. Tutaj. Moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. Nathan, rozejrzyj się. O, cholera. Coś to jest, patrzcie. Pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Aha, mamy nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? A no właśnie, jak przedostaniemy się na drugą stronę? Ale tą zagadkę już będziemy rozwiązywać w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, żeście dotrwali do tego momentu. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!